marszową poprowadzi orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowiączce wraz z kostami sztandarowymi. Wdzięczni jesteśmy Państwu za czas poświęcony na wizytę w
murach naszej szkoły. Serdecznie witam pana Stanisława Pawlaka, radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pana Stanisława Budzyńskiego, przewodniczącego Rady Powiatu we Wrocławku. Pana Zygmunta Bałutę, sekretarza powiatu. Panów Karola Matusiaka i Jerzego Pawłowskiego, radnych powiatu we Wrocławku. Równie serdecznie witam pana Kazimierza Magosa, przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu wraz z radnymi. Pana Krzysztofa Brzesińskiego, burmistrza Lubrańca wraz z pracownikami. Panią Krystynę Sobczak, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty we Wrocławku. Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu gminy Lubraniec, poczty sztandarowe szkół i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłowiączce i w Siemnówku, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłowiączce i w Siemnówku, przybyłych na dzisiejszą uroczystość, przedstawicieli związków zawodowych nauczycieli ZNP i Solidarność, dyrektorów placówek kulturalno-oświatowych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą z terenu gminy i miasta Lubraniec. Pana Wincentego Sieradzkiego. Witam pana Wincentego Sieradzkiego, dyrektora, za którego kadencji szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. Wszystkich byłych nauczycieli, pracowników i absolwentów naszej szkoły. Witam panią Jolantę Bernaczek, przewodniczącą Rady Rodziców. Rodziców, uczniów oraz społeczność z Głowiączki i okolic. Przyjaciół i sponsorów szkoły, przedstawicieli mediów oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, dzisiejsze święto szkoły ma szczególny charakter. W bieżącym roku mija bowiem 85. rocznica funkcjonowania szkoły podstawowej w Zgłowiączce w obecnym budynku, który oddano do użytku w 1929 roku. Wcześniej siedzibą szkoły w Zgłowiączce był gmach obecnego domu nauczyciela. Nową szkołę z salą gimnastyczną wybudowano dzięki zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa przy współpracy władz powiatu włocławskiego i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Działkę pod jej budowę przekazali ludzie o wielkich sercach, państwo Jadwiga i Stefan Bożymowie ze Zgłowiączki. W ciągu kilku dekad z tej działalności nasza placówka przeszła wiele przekształceń i zmian. Początkowo powszechna szkoła siedmioklasowa od roku szkolnego 1966-67 została przeobrażona w placówkę ośmioklasową, by w związku z kolejną reformą oświaty w roku 1999 zyskać statut funkcjonującej do dziś sześcioletniej szkoły podstawowej. Na chlubnych kartach historii naszej szkoły złotymi zgłoskami zapisały się nazwiska jej kolejnych kierowników i dyrektorów. Byli to ludzie szczerze oddani szkole i kolejnym pokoleniom kształcącym się w niej uczniów. Każdy z nich poświęcił pracy w Zgłowiączce znaczną część swego życia. Pierwszym kierownikiem tej szkoły był Bolesław Sobczak. Zginął zamordowany przez Niemców w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Kolejny kierownik, Kazimierz Waszak, to człowiek, za sprawą którego dzieci wróciły do szkoły
tuż po wyzwoleniu naszych ziem 12 lutego 1945 roku. W ciągu 23 lat swojej kadencji przyczynił się do podźwignięcia i rozkwitu placówki. Wiele uwagi poświęcił wychowawczej roli szkoły. I jej oddziaływanie na środowisko. Dbał o wysoki poziom nauczania oraz wzbogacenie zaplecza dydaktycznego. Trzecim kierownikiem, a następnie dyrektorem szkoły był Wincenty Sieracki. To między innymi dzięki jego zabiegom 17 czerwca 2001 roku szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki i piękny sztandar. Uroczystość nadania imienia szkole połączono z odsłonięciem w Złowiączce odbudowanego pomnika jej patrona. Od 1 września 2002 roku jako dyrektor kontynuuję dzieło swych poprzedników. Dbając o ciągły rozwój szkoły oraz wysoką jakość kształcenia i wychowania. Zabiegam o to, by była nowoczesną placówką zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym, zgodną z europejskimi standardami i otwartą na świat. Odbudowany pomnik Tadeusza Kościuszki stał się lokalnym centrum patriotyzmu, miejscem spotkań uczniów, rodziców i nauczycieli oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańców Złowiączki. Chlubą naszej szkoły są związani z nią ludzie, wspaniali nauczyciele i wychowawcy, którzy tworzyli jej historię i dorobek wielu pokoleń, którzy kreatywną postawą, niezwykłym zaangażowaniem oraz twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę sukcesów dydaktyczno-wychowawczych tej placówki. Naszą dumą są również wysokie wyniki nauczania, osiągnięcia artystyczne i sportowe, bogata baza pomocy dydaktycznych oraz szeroka i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych. W tym miejscu pozwolę sobie na pochwalenie się najświeższym sukcesem naszych uczniów, którzy na ogólnopolskim zewnętrznym sprawdzianie w klasie 6 uzyskali wysoki wynik średni, znacznie przewyższający wynik naszej gminy, a także kraju, zdobywając średnią liczbę punktów 29,30. Gratuluję naszym uczniom. Wyrazy wdzięczności składam wszystkim nauczycielom i wychowawcom naszej szkoły za przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, za trud i wychowanie wielu pokoleń, za wpajanie podstawowych wartości, takich jak patriotyzm, wrażliwość społeczna, tolerancja, odpowiedzialność i poszanowanie godności drugiego człowieka. Jesteśmy dumni z absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia społecznego i gospodarczego, nie tylko w naszym regionie, ale i w kraju. Słowa podziękowań pragnę także skierować do naszych obecnych uczniów. To przecież z myślą o nich dążymy do ciągłego rozwoju szkoły, doskonalenia poziomu kształcenia i wychowania. Dziecięca radość, szczerość i ciekawość świata staje się naszą siłą. Uczniowski głód wiedzy, entuzjazm i zaangażowanie w życie szkoły mobilizuje nas do dalszej twórczej pracy i motywuje do kreatywnego podejścia do codziennych obowiązków. Zarażacie nas swoją spontanicznością i mobilizujecie do dalszego wysiłku. To dzięki Wam i dla Was szkoła z roku na rok pięknieje i stara się sprostać wymogom szkolnictwa na miarę XXI stulecia. Radością naszej szkoły jest także jej szczególny klimat wzajemnej życzliwości, zrozumienia i troski, jakie udało się stworzyć w tych murach. Wszystko to staje się możliwe dzięki efektywnej współpracy i wsparciu ze strony władz oświatowych i pracowników organu prowadzącego szkołę, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję. Dziękuję także wszystkim rodzicom, sprzymierzeńcom i przyjaciołom szkoły za wspieranie ich działań oraz pomoc w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy i nauki. Jubileusz szkoły
To moment ważny także dla jej przyszłości. Szanując wspomnienia, należy wytyczać nowe drogi, bo ważne są przecież te dni, których jeszcze nie znamy. Dołożymy wszelkich starań, aby nasi absolwenci byli ludźmi dostosowanymi do wyzwań współczesności, głęboko osadzonymi jednak w tradycjach i kulturze własnego kraju i lokalnych korzeni. Wierzymy, że to, co jest najlepsze i najpiękniejsze, jeszcze przed nami. Kończąc swoje wystąpienie, życzę wszystkim Państwu miłej atmosfery podczas dzisiejszych uroczystości oraz wielu niezapomnianych doznań, które utrwalą się w sercach i pamięci. Proszę wszystkich o powstanie. Warsztat. Poczty sztandarowe wyprowadzić. Spocznij, proszę o zajęcie miejsc. Zapraszamy do obejrzenia programu artystycznego upamiętniającego jubileusz naszej szkoły. Dzień dobry Państwu. Z okazji jubileuszu naszej szkoły przygotowaliśmy krótką wędrówkę przez minione dekady, a ponieważ wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy, zapraszamy wszystkich do chwili wspomnień z piosenką w tle. W latach 20. ubiegłego stulecia, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, nastąpił rozwój polskiego szkolnictwa. Powstawały nowe szkoły i uniwersytety. Właśnie wtedy, w 1929 roku, oddano do użytku gmach naszej szkoły. Muzyka.
klasy. I choć radosne dwudziestolecie w 1939 roku przerwał wybuch wojny, Polacy nie tracili optymizmu. Jeszcze przed zakończeniem wojny w lutym 1945 roku szkoła w Słowiączce ponownie powitała uczniów. Wszyscy z zapałem przystąpili do nauki, by nadrobić zaległości z czasów niemieckiej okupacji. Bogatą historię naszej szkoły. Złotymi zgłoskami pisały się nazwiska jej kolejnych kierowników i dyrektorów. Szkoła to jednak nie tylko dyrektor i nauczyciele,
ale przede wszystkim uczniowie. Uczniowie natomiast nie zawsze myślą tylko o nauce. Marzą o podróżach i wycieczkach. Rozmyślają o wakacjach i swoich sympatiach. Bo jak zapewne każdy dobrze wie, często się zakochują. Pamiętacie?
Początek nowego stulecia przyniósł naszej szkole doniosłe chwile. 17 czerwca 2001 roku w Szkole Podstawowej w Słowiączce nadano imię Tadeusza Kościuszki. To bohater sławy w świecie, wie już o tym nawet dziecię. Racławice i Połaniec, to zasługi są bez granic. My to wszystko doceniamy, z godnym chórem tak wołamy. Naczelniku znany wszędzie, ty patronem szkoły będziesz. Wielki zaszczyt to i chwała nosić imię generała. Czyny twoje i postawa dla nas wzorem są od dawna. Cześć i hołd dziś ci składamy, bo tradycję taką mamy. Tadeuszu, Tadeuszu, brata.
się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Masz rację, to już minęło. Miło było powspominać, ale teraz trzeba spojrzeć w przyszłość. Drodzy Państwo, nasza podróż w czasie dobiegła końca. Zaraz, poczekaj. Nasi goście są pewnie ciekawi, jak teraz jest w szkole. Zobaczmy. W naszej szkole ważnym ogniwem edukacji jest przywiązanie do historii i tradycji regionu oraz kształcenie miłości do małej ojczyzny. Yeah.
ważny, cenimy nasz naturalny kształt. Słowiączka lepsza niż Wisła i Odra, najlepsze u nas, cokolwiek byś chciał. My na polskie śniadanie chowamy, delikatne, rumiane jak lew. Nie ma lepszych od naszych okolic, ten kto widział i próbował, ten wie. My słowiączki wiemy, jak wiedza nas działa, wiemy jego źródeł, to co pani nam zadała. To jest ten nasz rozumny lek, to jest nasz uczniowski sen. Wiemy, jak na nas ta szkoła działa, wiemy, jak się uczyć, wiemy, co zadała. To jest ten nasz rozumny lek, to jest nasz intelekt i dzień. To co nasze jest, najlepsze jest, to nasze jest. Nie Wisła i Odra, lecz u nas cokolwiek by chciał. My na polskie pytanie chowamy, delikatne, rumiane jak lew. Nie ma lepszych od naszych okoli, ten kto widział i próbował, ten wie. My w chodzący wiemy, jak wiedza nas działa, wiemy jego źródeł, to co pani nam zadała. To jest ten nasz rozumny lek, to jest nasz uczniowski. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym za wysłuchanie naszego programu i zapraszamy do udziału w festynie zorganizowanym w naszej szkole przy współpracy z Urzędem Miejskim w Lubrańcu i Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania do Rzecza Skłowiączki w ramach kampanii promocyjnej Zdrowa Ryba. Thank you.
Polska moc. Znów przeznaczymy cały dzień. I jeszcze jeden malutki wody dzwon i słyszymy razem dar. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. I do wieczora będzie mało, będzie głośno, będzie radośnie. My przetańczymy, razem czarnym. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. I do wieczora będzie mało, będzie głośno, będzie radośnie. Przetańczymy, razem czarnym. Naszej szkoły. Proszę powstać. Proszę o wystąpienie delegacji uczniów i złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Złowiączce i na grobowcu Bożemu na cmentarzu parafialnym. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się dołożyć z kwiatami do podpomnik złożenia lub też na cmentarzu, bardzo proszę przekazać je uczniom. Kwiaty z kwiatami. Stosowny adres, który z ciepłymi słowami znajdzie się na pewno w miejscu, w którym często będzie Pani przypominać i wspominać to, czego dzisiaj Pani sama doznała. Myślę, że praca dyrektora szkoły tu w Złowiączce w osobie Pani Barbary na to w pełni zasługuje. Gratulując, życzę wszystkiego na przyszłość. Dla całego grona pedagogicznego oraz uczniów.
Życzę, by szkoła służyła kolejnym pokoleniom dzieci, wychowując je w poszanowaniu uniwersalnych wartości oraz przygotowując do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie i pracy dla wspólnego dobra. Nauczycielom życzę cierpliwości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczniom i absolwentom, by zawsze mile i z szacunkiem wspominali swoją szkołę. Wszystkiego dobrego. Kiedy zawsze młodzież występuje, mając lat już 16 do 20, to było naprawdę wspaniałe przeżycie. Wracając do tego wystąpienia dzieci, sam chciałbym Państwu powiedzieć, że całkiem nie tak dawno po... Jeszcze! Majpa chciała saska tępa szalonym zielonym zem. To był maj, gotowa była ta sukienka i noc się zdawała dniem. Już napisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na szczurze skły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tam tą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małuszka mówią mi, o mnie bankietny syn, o mnie jest bankietny syn. Małuszka dużą stan, o mnie jest proszadaj, a bez go czar, bez go czar. Proszamy pana Marcina Bębna do nas. Jest pan Marcin, zajął drugie miejsce w biegu. Chyba tak panią, zmęczony, że musi odpocząć. Może później pan tak. Mistrz tak jest. Panie Marcinie, zapraszamy po odpoczynku.